I teraz tak, jaki jest plan dalszy na działania wiosenne, wczesnowiosenne, jeszcze późnozimowe. Żuk poszedł w odstawkę, ale jest pod dachem, na razie musi chwilę poczekać. Teraz zabieram się za Internacjonala, muszę go wyciągnąć. W garażu zrobiłem miejsce i on czeka, na co on czeka? On czeka na oświetlenie normalne. Tu go ktoś skundlił takimi zwykłymi lampami od Ursusa, przednie, tylne. Te całkiem przednie mijania i długie są już naprawione w oryginale. Także teraz pójdą te oświetleniowe i jest do niego manetka od kierunkowskazów, ale kierunkowskazy nie są podłączone. I to będzie taka rzecz, że ja zamontuję nowe lampy. Kupiłem boszowskie, takie powiedzmy, że odpowiadają oryginałowi, i go stąd wywlekę do garażu. I jak mi podłączy gość te kierunkowskazy, bo szczerze mówiąc nie potrafię tego zrozumieć. To są takie niektóre rzeczy, tak jak włączniki schodowe są dla mnie nie do opanowania, o co tam chodzi. Tak samo przerywacz w kierunkowskazach, no ale mniejsza z tym. Muszę to założyć fizycznie, wyciągnę wiązkę, wyprowadzę i znajomy mi tam podłączy do samej manetki z tym przerywaczem, tak żeby to mrugało. A po co to wszystko? Po to, że jadę na przegląd. Już mam znajomego z lawetą ugadanego, wiozę go na przegląd, bo go rejestruję na żółte tablice. On już jest zabytkiem oficjalnie, jest już wpisany do rejestru zabytków. Mam pozytywną opinię i rzeczoznawcy, i konserwatora, że jest wciągnięty na listę. Natomiast żeby go zarejestrować, teraz oficjalnie dostać blaszkę, to jeszcze muszę zrobić taki rozszerzony przegląd. No i na tym przeglądzie pasowałoby, żeby były kierunkowskazy. Aczkolwiek do któregoś tam roku, pamiętam, że jeśli nie było kabiny, to mogło być bez kierunkowskazów, ale skoro jest manetka i to powinno wszystko zadziałać, no to niech sobie będzie tak, jak było pierwotnie. Także on czeka na to. Wyjeżdżam teraz farmalkiem i jak wyjadę farmalem, to próbuję tego uruchomić. On stoi przez całą zimę, w zasadzie od września, także łatwo chyba nie będzie. Nocami mamy tak minus 7, minus 8. On nie lubi na zimno zapalać, no ale może jakoś ma świecę płomieniową, także że może się uda jakoś w miarę go ogarnąć. Tu jest do zrobienia, podejrzewam, pompa, bo pompę ktoś założył od Perkinsa i on chyba przez tą pompę tak słabo pali na zimno, ale na razie tego nie ruszałem. Ten farmal, mimo że jest starszy o 20 lat, to ma oryginalną pompę Boscha i on przy minus 20 pali w zasadzie od strzała. Także taki plan zajęć, zaraz zobaczymy, co jak zapali. Formala to jestem pewien, że zapali, a Internationala to się okaże. Ten kluczyk nawet w Formalu jest o tyle ciekawy, że jest oryginalny, niemiecki, Boscha. Stacyjka tak samo. Po tym numerze podejrzewam, że nawet by się dało taki dokupić drugi. I co ciekawe, ten grot jest cieńszy niż w Ursusie, także nie jest współzamienny, albo trzeba by ten ursusowski spiłować. A w zasadzie ten jest w pełni oryginalny, ten zegar VDO jest oryginalny, ten drugi jest dołożony. Widać też po jakości, ten po lewej to ja sam dokładałem jakieś 5 lat temu, już jest cały zardzewiały, a ten po prawej ma 57 rocznik, czyli ma 70 lat prawie i dalej się trzyma, ładnie na nim chrom. No i ten oczywiście to pewniak pięknie zapalił, zresztą jak zawsze. I o ile w tamtym formalu wszystko jest w zasadzie oryginalne, tak ten już tyle szczęścia nie miał, przez to, że muszę sobie przypomnieć, gdzie to była świeca, co tu się w ogóle robiło, przez to, że on służył normalnie komuś w gospodarstwie do jakichś drobnych prac i podejrzewam, że dopóki włączanie wałka WOM się nie spierniczyło, no to pracował. Nie był nigdy w Polsce zarejestrowany, ale wiem, że ileś lat był w Polsce. No i to tak jest, że zegary już mu uzupełniłem, tutaj tą deskę jeszcze trzeba by te włączniki ładniejsze zrobić, ale generalnie trochę mu brakuje do ideału. Ktoś, mówię, zmienił tą pompę na taką, jaką zmienił od tego Perkinsa, z tego co się orientuje, 3P. No i wymaga jeszcze dużo prac. Będzie odlakierowany i tak dalej, wypiaskowany, ale to wszystko w swoim czasie, nie da się wszystkiego naraz. Mówię, na zabytek to nie przeszkadza, ponieważ ma być, nie pamiętam, 70 czy 80% oryginału. Ciężko to określić, ile tak dokładnie jest tego oryginału w oryginale. Ale chodzi tutaj bardziej o to, żeby główne podzespoły, czyli silnik, skrzynia, były oryginalne. Tutaj się zgadza nawet z numerem. Numer win się pokrywa częściowo z numerem silnika, także tutaj wiadomo, że to jest oryginał.
i trzeba po prostu tą resztę dorobić. Zegar jest wstawiony nowy, zamiennik, taki oryginał kosztuje, nie wiem, 600 czy 700 zł. No to jest właśnie to, że robiąc taki remont idzie się trochę na skróty, coś trzeba jak gdyby poświęcić na rzecz tego, żeby to ogólnie działało i żeby się zachowało, a potem jest czas na takie dopieszczanie. No takie moje zdanie. Jakbym zaczął robić od początku igłę, no to bym przez rok zbierał na taki zegar i nic więcej bym nie zrobił, a tak to się staram jakoś iść do przodu z tym tematem. Kierownicę miał w ogóle jakąś od Audi, to jest założone chyba od Ursusa 4011 czy od czegoś takiego, ale stylistycznie mi pasowała, także że ogólnie tak to wygląda. Nie, póki co tylko zadymiłem, nie udało się za pierwszym razem. No zobaczymy, mówię, on nigdy nie lubił od początku, jak go kupiłem, tak jak jest plus 5, plus 10 to już pali, jak jest na minusie to niestety z tym jest lipa. Jeszcze raz będę musiał olej wymienić, bo zalałem go płukanką i po płukance był zmieniony na normalny, ale myślę, że jeszcze raz by było trzeba czystego nalać, bo tam wcześniej nie wiadomo kto kiedykolwiek to wymieniał. Niestety bez odrobiny samostartu się nie obeszło, ale na samostarcie zapalił. Jeszcze zobaczcie, taka ciekawostka, że tutaj stoją koła równo, a tutaj jest o szerokość opony. Opony jest szerszy, rozstaw w farmalu względem Zetora 25. Także o tyle jest szerszy. Na felgach nie jest odwrócony, jest standardowo założony. Także o tyle był szerszy ten farmal, mimo że był, że jest do upraw międzyrzędowych na dużych kołach z tyłu. Także taka różnica dość spora. I co tu o nim można wiele powiedzieć? Błotniki oryginalne, ten kaganiec cały jest dorobiony, te uchwyty są oryginalne, kupiłem bez, dorobiłem to po swojemu, taki dość niski, żeby mi wchodził do garażu, no taki był warunek. Tak samo komin musiał być trochę obcięty, żeby też się mieściło. Fotel kupiony taki na wzór oryginału, takie były. W nich nie chciałem starego tapicerować, bo byłoby to myślę gorzej niż taki zamiennik. Zegary uzupełnione, elektryka, mówię, już tu jest podprowadzone, postojowe i stopu, bo tego wszystkiego nie było. Jakieś takie drobne rzeczy typu zapinki do maski, oświetlenie przednie, cała trapa była zdjęta, odmalowana, od nowa poskładana. Także takich drobiazgów trochę jest, trochę jeszcze zostało, tak jak tutaj te tulejki w przednim zawieszeniu są wyrąbane. Tutaj na gałkach nie ma luzu, kręci się bardzo lekko. I tak jak mówię, no z taką wadą go kupiłem, podnośnik działa idealnie, natomiast blokada tak samo, natomiast tutaj mam tą wajchę, tylko mi przeszkadzała do wchodzenia, to sobie ją zdjąłem, tą co jest od hydrauliki, hydraulika też działa, natomiast wadą jego jest to, że z drugiej strony przejdę, to wam pokażę, a tutaj sobie zrobiłem takiego widlaka, żeby móc palety podnosić, tak na szybkości montowane na dwa sworznie, żeby było łatwo i szybko. I tutaj jego wadą jest to według mnie, że nie ma włączania wałka, to jest od wałka WOM i on ma włączanie tego wałka na nie na sprzęgle tym głównym, tylko na osobnym sprzęgle. Ja tą wajchę od sprzęgła zdjąłem, tutaj jest tylko cięgno od niej, bo też przeszkadzało do włażenia i podejrzewam, że ktoś nie wysprzęglił na normalnym sprzęgle, a nie na tamtym, który załącza WOM i na siłę tą wajchą próbował go włączyć. I tam jest w środku ten sworzeń urwany, gdzie idzie do skrzyni, także kiedyś to trzeba rozebrać, a to taka większa robota i byłoby trzeba naprawić, żeby WOM działał, bo tak poza tym to wszystko jest w nim sprawne. Fotel zrobiłem tak, że też jest z regulacją przód, tył. No i takie rzeczy jak akumulator, było trzeba na nową ramkę wstawić, takie duperele, filtry powymieniać, olej i takie drobiazgi. Mam już naklejki też kupione na niego. Tak według oryginału, tylko jeszcze czeka na lakierowanie. Ale to tamte rzeczy to mi szybko idą, łatwo i przyjemnie. Muszę najpierw porobić takie techniczne, żeby to było ogarnięte. Wiadomo, całe LEDy są u góry zdejmowane razem z tym kagańcem. Tam jest na szybko złączkę. Można całe to zdjąć, jak ktoś by krzyczał, że jak można zabytek z LEDami. No, względy techniczne i praktyczne nakazują, żeby to było. Ale mówię, można to łatwo zdemontować, tak samo jak kogut jest też na magnesie przyczepiony, można go zdjąć,
bez problemu, razem z tym całym orurowaniem. To orurowanie jeszcze miało mieć uszyte takie ładne gąbki w takich zapinkach na rzep, ale na razie materiał jest kupiony i nie jest to dokończone. Płotniki były strasznie pogięte, tak też są odnowione. Tutaj dołem całe wyspawane od nowa. No i lampy będą założone takie bardziej podobne do oryginału boszowskie. Naprawdę widzę, że nawet nie Bosch, tylko Hela te lampki. Nie pamiętałem, bo kupowałem je ponad rok temu i tak zeszło z tym montażem. Chciałem jakieś fajne takie kanciate do niego dobrać, ale nie bardzo się dało. Coś znaleźć też, no nie oszukujmy się, w jakiejś rozsądnej cenie. Dlatego są Hele, a nie Ursus. Ale stylistycznie podobne. One są chyba trochę większe. O, będzie się chociaż trochę różniło, żeby każdy nie mówił, że ma założone od Ursusa. Także to są te tylne zespolone. Coś tutaj jeszcze mam kupione. Nie pamiętam już nawet co to jest. Tak jest z takimi rzeczami, że tak naprawdę jakby się chciało jakiś włącznik. Taki włącznik był. Do czego? Po prostu włącznik. Może tak wziąłem, żeby, nie wiem, cenowo mi pasowało, żeby coś uzupełnić. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, już co miałem na myśli. I tu są jeszcze takie przednie chyba ogryzówki. Tak, tutaj są zamiast tych. To są przednie obrysowe, tutaj będą ładnie pasowały na tą oryginalne mocowanie. Przednie obrysowe plus kierunkowskaz w takim klimacie. I też jest wszystko Heli, także już chociaż oświetlenie będzie. Ja już nie pamiętam, czy właśnie przednie jest Bosch czy Hela, ale możliwe, że to dopasowywałem właśnie do... A, tutaj jest też Hela, dlatego było dopasowywane, żeby już było chociaż z jednej marki, żeby to się komponowało. Wydaje mi się jeszcze, że tutaj gdzieś widziałem, o właśnie, kabelek wisi. To jest kabelek od czujnika hamulca, ale jest to wszystko w rozkładzie, rozpadzie. Tak więc tutaj też czujnik nowy pójdzie od hamulca. Mam już kupiony też taki typowo traktorowy, pociągany czy popychany, już też nie pamiętam, ale generalnie mam wszystko, żeby to poskładać w całość. Sponsorem nagrania była włókina.com, sprzedawca geowłókin drogowych wzmacnianych nylonem, bardzo wytrzymałych, używanych na podbudowy dróg, parkingów, placów manewrowych, idealna do separowania podłoża, aby błoto i glina nie wychodziły na zewnątrz, był czysty gryz, żwir czy kliniec. W ofercie posiadają dużą różnorodność szerokości, polskie certyfikaty wytrzymałości oraz jakości produktu, pozytywne oceny, dowóz do klienta, wysyłkę oraz możliwość odbioru osobistego. Również agrowłókninę premium, która jest wytrzymała, wieloletnia, nie przerastają chwasty na nasypy, pod korę oraz pod iglaki. Zapraszamy do kontaktu.